serdecznie. Zapraszam dzisiaj na szansę możliwości i nastroje następnego tygodnia od 3 do 9. 3 mamy bardzo ważny nów w znaku bliźniąt, który omówiłam w poprzednim wideo. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. W każdym bądź razie nów daje każdemu bardzo dużo pomysłów, niekonwencjonalnych idei, czy też kreatywnych impulsów do nowego. Warto się przyjrzeć temu wszystkiemu, ponieważ nie wszystko, co zaświta Wam teraz w głowie, będzie realne do wykonania. 4 czerwca Merkury przechodzi do Raka, ustawiając się od razu w kwadracie do Chirona i pod koniec tygodnia Wenus przechodzi do Bliźniaka, a Słońce ustawia się w kwadracie do Neptuna i do Jowisza. Słońce znajdujące się w znaku bliźniąt nakłania przede wszystkim wszystkich do lekkości, do swobody. Szybko zapalamy się do nowego, ale też jesteśmy bardzo wpływowi. Merkury, który przejdzie we wtorek do znaku Raka, napełnia naszą komunikację, nasze myślenie, nasze wypowiedzi emocjami i uczuciami. Możemy też reagować bardzo nadwrażliwie. Pod ostatnim wideo ktoś się pytał, dlaczego napisałam, że do połowy miesiąca można podejmować decyzję, a dalej co? Właściwie do 20 czerwca możecie podejmować decyzję. Następnie Merkury przechodzi w cień, w swój cień, to znaczy, że będzie wyruszał w bieg wsteczny, gdy wkroczy do znaku Lwa i powróci do tego punktu. I wszystkie decyzje, które będziecie podejmować po 20, załóżmy już od 19, nie będą na stałe. To są decyzje prowizoryczne, tak? Czyli podejmujemy jakąś decyzję, ale niestety możemy później, gdy Merkury wruszy w bieg wsteczny, później prosty, znowu coś zmienić. Dlatego napisałam, że do połowy miesiąca, ale właściwie do 19. Merkury wpływa korzystnie przede wszystkim na raki, ryby, skorpiony, byki, sprzyja także pannom, ustawiając się w opozycji do koziorożca, co sprzyja przede wszystkim zarabianiu, tworzeniu niekonwencjonalnych pomysłów, tworzeniu planów, rozwoju biznesu, zajęcia się domem, zarabianiem pieniędzy, ale także na przykład nauką, czy też ktoś na przykład z tych znaków zodiaku zdaje egzaminy, jest to bardzo dobry czas. Od razu Merkury będzie ustawiał się w kwadracie do Chirona w znaku Barana i tutaj należy uważać, jeżeli chodzi o komunikację i podczas mówienia, podczas myślenia, podczas tworzenia i tych wszystkich planów, które ze Słońcem w znaku bliźniąt wymyślimy, należy uważać na komunikację. Co to znaczy? Najlepiej mówić, co się czuje, nie upiększać, czy też może nie przemilczać, żeby kogoś nie urazić lub też nie zepsuć nastroju, czy też zrobić przyjemność innej osobie, czy też kierować się może strachem czy obawami, ale mówić spokojnie to, co myślimy. 9 czerwca Wenus przechodzi do znaku bliźniąt i tutaj chce swobody, połączeń intelektualnych, komunikacji, rozmowy. Kontakty będą zawierane spontanicznie, lekko. Jest to czas flirtu, swobody, spontaniczności, odkrywania na nowo siebie. Czas sprzyja przede wszystkim bliźniakom, wagom, wodnikom, lwom i baranom. Te będą błyszczały błyskotliwością, ale uwaga, nie wszystko, co się teraz rozpocznie, co się teraz zacznie, jeżeli chodzi o relacje, o partnerstwa, jest na stałe. 9 czerwca Słońce ustawia się w kwadracie do Neptuna, następnie będzie ustawiało się w opozycji do Jowisza. Szukając we wszystkim sensu istnienia, czy też sensu naszego życia, ze Słońcem w kwadracie do Neptuna należy uważać, ponieważ jest to już aspekt na przykład kłamstw, oszustw, czy też intryg.
czas nie jest dobry na podejmowanie decyzji, ponieważ jesteśmy ciągle czymś zajęci. Wydaje nam się, że mamy dużo planów i mamy dużo pomysłów, które chcemy zrealizować, a nie możemy się skupić na jednym celu, czy też brak jest koncentracji. W tym czasie uwaga także na konsumpcję alkoholu, tabletek czy używek, jest to aspekt zatrucia. Ze słońcem w opozycji do Jowisza jest to aspekt strat, tak? Czyli jeżeli chodzi o wszelkie sprawy, o wszelkie założenia, nie należy przesadzać, nie należy tutaj powierzchownie i lekkomyślnie podchodzić do sprawy. To mogą być konflikty na przykład z prawem, to może być jakaś lekkomyślność, czy też strata z naszej strony, lekceważenie praw, lekceważenie przepisów, czy też zniszczenie swojej ekspansji. Uwaga, czyli te dwa aspekty dziewiątego grożą przede wszystkim rozczarowaniem, wtedy, kiedy idealizujemy, kiedy ubarwiamy, kiedy nie trzymamy się prawdy. Ponieważ otwiera się wiele możliwości, nie proponuję wchodzić w jakiekolwiek pierwsze propozycje, ale przede wszystkim zastanowić się nad wszystkim, czy jest to rzeczywiste, czy jest to realne, czy jest to do wykonania w realu. I jeżeli chodzi o znaki zodiaku, które absolutnie poradzą sobie z tymi trudnymi aspektami i będą wierne swoim ideałom, które z lekkością, że tak powiem, pozostaną w rzeczywistości, to są byki, koziorożce oraz raki. Jeżeli brak jest nam koncentracji, jeżeli jesteśmy zmęczeni, proponuję wszystkim tworzenie struktury, działanie po kroku, czyli krok po kroku, stawianie sobie priorytetów, nie robienie z kwadratem Neptuna i z opozycją do Jowisza Słońca wszystkiego na hura, wszystkiego naraz, nie wszystko bowiem, co wpadnie nam teraz do głowy, będzie realne do wykonania. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do wysłuchania wideo na jutrzejszy NUF. Zapraszam do wysłuchania wideo na miesiąc czerwiec dla wszystkich znaków zodiaku. Zapraszam na warsztaty do Warszawy, gdzie będę omawiała energię i radykalne zmiany w waszych horoskopach, w naszych horoskopach, w świecie, jeżeli chodzi o energię od roku 2020, wielkiej koniunkcji Saturna z Plutonem do roku 2022. Dzisiaj serdecznie dziękuję i życzę wszystkim pięknego, spokojnego, ciepłego tygodnia.